Nowy odcinek Skibidi Zombie, zapraszam, 46. Sprawdźmy, co tu też się wydarzy. Ma być odnowiony naukowiec, więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Oho, lecimy. Monster Down, Designer of the Year. Co? Okej, okay. Mr. Krabs. Okej, okay, czyli on został... Tego nie ma, tak? Bo on był wcześniej? Nie wiem, kto wymyślił w ogóle tego kraba. Fajne nawiązanie. Teraz to troszkę inaczej wygląda. O kurde. Wow, nieźle. Pamiętajcie o kopnięciu łapę. No, wygląda dużo lepiej ten naukowiec. Ty, w środku ma małego naukowca. Jesus Christ. Ty, ten naukowiec to wraca jak z popiołów normalnie. Content delete. Ciekawe to jest, nie? Ktoś go wymazał. O-o, głośnik. Oho, tu jest ten znowu. No to lipa, bo naukowiec się teraz kapnie, że ktoś tu jest. Jezu, co to? Co to jest? O kurka, ty, coraz dziwniejsze to się robi. Masakra, ty. Jasny gwint. Ej, co jest? Ktoś mu też zrobił content delete'a. Ktoś strzelił do niego tym. Nie mówcie, że tu się ołówki pojawią. Ty, ktoś do niego tam strzela, lol. Go check who is shooting and I will deal with them. Sprawdź, kto strzela i ja się nim rozprawię. Kurga, jakie logo misia, ty. Friday. Friday. Ty, on ma tasak w głowie, ty, widzicie to? O Jezus, ty, niezwykle mobilny jest ten naukowiec zombie. Naprawdę. Super szybki, ale nic mu nie robią te strzały, nie? O, już nie ma. Nie ma czym go za... Wow! Okej. No to jest całkiem niezłe, ty. O nie. Ale mu przywalił. No ale... Ty, ząb wypadł. Oj, mu puści ta ręka. Uciekaj, opie, uciekaj! O nie. No, to po tobie. A, to jakiś z tego portalu, ty. O nie, no to jest Skibidi, ta. Skibidi księżna Astro i ten. Ulepszony tytan kamera. A chłop chyba ucieknie, coś czuje, nie? O kurde, ty, ma maszynkę jak ten. Jak tytan wiertło. Okej, nie było to jakoś mega słabe. Doktor Plagi wysłał naukowca, żeby sprawdził, co się stało z zaginionymi zombie.
I kto za tym stoi? Czyli ktoś po prostu wymazuje tych te zombiaki. Wow, nieźle. Obstawiam, że to będą te ołówki, nie? Być może to ktoś z ołówków prawdopodobnie tak to będzie wyglądać. Natomiast popatrzcie, porównajcie sobie ten wygląd naukowca Mr. Krabs, a ten, który jest tutaj. Moim zdaniem ten jest dużo lepszy, nie? No ale i tak się uparli jakby na kraba, nie? Nie wiem czemu. Moim zdaniem no dziwacznie i tak dalej ten naukowiec jako krab dziwnie wygląda. No ale może być. Przejdźmy teraz do sekcji komentarzy i sobie poczytamy oczywiście. Kotletów. Brod, to może na serio fake Titan TV Man, ale po prostu zrobili go idealnie, więc to jest fake Titan TV. Tutaj oczywiście to jest do odcinka 77 part 4. Obstawiam, że to nie będzie raczej fejkowy Titan, natomiast co może być, to, że po prostu Boom dostanie Titan TV Man jakieś takie bronie, które widzieliście na przykład w odcinku od Speed Arounda, co był mega fajny odcinek i rzeczywiście mógłby teleportować tutaj jakąś mega broń Titan TV Man. No zobaczymy. Brod, to jest large camera ulepszony od swojej frakcji z głośnikami, ale energia ma od frakcji TV. Kroczyk, dziękuję. Kroczyk to jest nowy wspierający, bardzo ci dziękuję. No właśnie, w Wirlensie to jest ciekawe, że tak jak mówisz, ten głośnik, połączenie ulepszony głośnik, to jest large camera ulepszony od swojej frakcji z głośnikami, czyli ma ulepszenia głośników, ale jeszcze energię TV Manów. Dość ciekawe, nie? Takie połączenie, może coś takiego by było w oryginalnym Skibidi. Skibidi Attack, ta piosenka kojarzy mi się z gry Serious Sam 2. Kurka, ja Serious Sama grałem, ale już tych muzyczek nie kojarzę. Dobrze mówisz, bro, dziękuję. A czy Boom robi animację? No, a w czym? To się nazywa Source Filmmaker. Chyba tak, to jest bardzo przestarzały program, który chyba nawet nie jest aktualizowany. Nie jest dostosowany do obecnych standardów i robienie na nim animacji takich bardzo długich to jest droga przez mękę, więc ja nie dziwię się Boomowi, że jest jak jest. Ja mam pytanie, czemu to Boom używa, jeśli się buguje? No prawdopodobnie wiesz, on używał tego kilkanaście lat, czy no bardzo długi okres czasu to się przyzwyczaił, chociaż moim zdaniem ja dalej uważam, że nawet powinien zacząć po trochu się uczyć animacji w innych programach. No bo na dłuższą metę animowanie w tak przestarzałym programie, który przysparza tak dużo problemów, to się mija z celem. I to raz, że Boom się będzie denerwował, my się będziemy denerwować, że odcinki tak rzadko się pojawiają. On będzie po prostu się też frustrował tym, że musi siedzieć cały czas. No bo na pewno w programie, gdzie jest lepszym programem do animacji, prawdopodobnie produkcja takiego filmu będzie o wiele krótsza, nie? Więc tutaj to jest ten minus, ale moim zdaniem on powinien przejść na coś innego.